Słuchajcie, słuchajcie, zaczął się poród. Augustyna zaraz pęknie z niecierpliwości, by zobaczyć swoją nową pociechę. Tak, zaczął się poród. Ja z nimi chwilkę grałam, dosłownie półtorej dnia chyba, może nawet nie. Tak, stworzyłam im kibelek. Można zobaczyć, tak, to jest ich kibelek. Tu mają taki wychodek. No, dalej przekręć. O, to jest taki kibelek. Tak, zarobili trochę przez ten czas, nic nie robili, tylko Augustyna zajęła się ogrodem. Bronisław zajął się rybami, też ogrodem. Augustyna tylko poszła tutaj na grilla, ugrillowała ziemniaki, żeby w końcu mieli co jeść, coś dobrego, bo ile można jeść paluszki chlebowe, które były od samego początku, i ile można jeść sałatkę i kanapki, więc tak. No, biedna, wiem, że boli, wiem. Weź jeszcze szybki prysznic. Oczywiście rodzić będzie w domu. Nie wyrzuć, nie. Chciałam, żebyś to zjadła. Zjedz. Zjedz kanapkę. Bronisław. Zaraz rozmawiaj. Ciekawe jak. Z kim chcesz rozmawiać przez maszynę? Ty cieciu, lepiej wyrzuć śmieci. Ojej. Augustynko, ciekawe co nam się tutaj urodzi. Co nam się urodzi? Dokończ jeść. Już pora, 2 godziny. No ale jęczysz. Bronisław, o, Bronisław właśnie sobie je ziemniaka. Zarobili trochę pieniędzy, dlatego właściwie odrobiłam praktycznie wszystko, co wydałam tutaj na ściany i na kibelek, więc jest ok. Zrobiłam malutki porządek w ogródku, wszystko poustawiałam tak w jednej linii. Dosadziłam jedno winogrono. I to by było na tyle zmian. Cały czas zbieram na piec, więc na razie nic nowego kupować nie będę, a kibelek to było coś bardzo, bardzo co? No wiadomo co. Wymagany, tak, potrzebowali tego bardzo, więc tak. No, urodzisz w końcu czy nie? No ile można? 12 minut. Już. Jeszcze zdążyła wyrzucić śmieci, no typowa baba. Jej, będziemy mieć dziecko. Augustyna rodzi. Oddychaj, kobieto, oddychaj. Oddychaj. No wiem, że boli. Dziewczynka! Mamy dziewczynkę. Ciekawe jak będzie wylosowane. Jak nie będzie mi się podobało, to zmienię. Huberta, nie. Będzie Józefa. Józefa. Józefa, nie. Zapomniałam nazwisko zmienić. Jak on się nazywa, ten gościu nasz? Rataj. Będzie Józefa Rataj. O, Józia. A, pauza. Ej, ej. Jedno. To co się zacięło? No, już myślałam. Boże, mnie wystraszyliście. Myślałam, że będą dwa. To by była dopiero niespodzianka. Pokazuj oczywiście Bronisławowi. Weź, Józie. No i już wiemy, że Józia nie będzie dziedziczyć, będzie dziedziczył albo jej mąż, albo następne dziecko naszej parki. Chodź tutaj, czemu nie możesz? I więcej opcji pokazuj, Bronisław.
Mibor? No, coś tu nie tak jest z ustawieniem. No nic. Nakarm. Piersią, butelki jeszcze nie bardzo wtedy. To piersią, przytul. Kołysz. I starczy. Bronisław, ty weź prysznic. Ty się za bardzo dzieckiem zajmować nie będziesz, więc do ciebie należy ogród odchwaszczaj, podlej, ewoluuj. Coś jeszcze miga? Chyba nie, chyba już nic więcej nie widzę. No i zbierz cały plon. Mamy dziewczynkę, Józia. Jeśli nie będzie syn, no to będzie dziedziczył jej mąż. Kim ma wdzianko? O, jakiej śpiewa. Trzeba będzie kołyskę przełożyć do sypialni, bo tutaj... Oj, myszka mi się rozładowała, moment! Mój Boże, gdzie mam jakąś baterię teraz? Nie wiem teraz, która ładowarka była, która... Ta chyba była dobra bateria, mi się... O Boże! Chyba ta tutaj, Panasonic. Dobra, już jestem, rozładowała mi się myszka, właściwie to bateria w myszce i musiałam wymienić. Dobrze, nasze dzieciątko już śpi, tobie brakuje zabawy. To poczytaj coś. Bronisław jest zajęty cały czas ogrodem, właściwie dopiero zaczął. No to ty, Augustyna, poczytaj. A, trzeba zmienić położenie kołyski. Dobrze. Zmienimy położenie. O, tu sobie położymy pod ścianą. I niech będzie tutaj sobie nasza Józia. Muszę jeszcze zrobić przemeblowanie tutaj w tym naszym salonie, bowiem te książki wszystko tutaj zasłaniają. Może jak będę miała chwilę czasu, to tutaj pokombinuję. Co czytasz? Luka z Darki, coraz bardziej nieprawdopodobna seria przypadków. Aha. To może sama coś napisz. Napisz dla dzieci. O. Zobaczymy, jak tam ci wyjdzie. Zawsze parę groszy wpadnie, prawda? Zawsze to parę groszy jest. Przygody koziołka matołak. Matołka. Przygody koziołka matołka. Okej. Okay. Pisz o matołku. Rób coś pożytecznego, bo na razie to za dużo tutaj nie działasz w tym domu. Nawet nie możesz gotować, bo nie masz na czym. Dobrze, tutaj zbieraj, trochę przyspieszę. Chodź, bo tutaj... Oho, przyszły rachunki. Co? Za co tyle? Za co? Przecież nie mamy ani prądu, ani nic, no kurczę. Nawet kuchni dobrej nie mamy, mamy 1000 ponad rachunków. W życiu my się tego pieca nie dorobimy, po prostu się nie dorobimy. Idź się kujec. Broniu, ty masz co robić?
Czytaj. Czytaj, też musisz się odstresować, bo przecież skąd my mamy brać tyle hajsu na te rachunki? Skąd? Chyba nerkę sprzedać, żeby wszystko tutaj zrobić tak, jakbyśmy chcieli. Jabłka, co pietruszka, bazylia. Coraz więcej plonów, bardzo mnie to cieszy i coraz więcej pieniędzy z nich jest. Tu i jeszcze trochę winogrona. Dobrze, widzimy prawie na piec, a musimy zapłacić te cholerne rachunki. No trudno, trudno. Przeczytaj i pokop trochę. Zrób tu rundę sam. Dobra, Bronisław ma już co robić. On tutaj sobie pozbiera wszystko w mieście. A ja się tutaj zajmę, chociaż Augustyna potrzebuje rozrywki, dlatego czyta sobie w kuchni. Dobrze, czytaj, ja ci tutaj pomogę. Z Józią jest wszystko w porządku. Tak, leży sobie w kołysce. Trochę nowoczesna ta kołyska, ale no, niestety dużego wyboru nie mamy. Więc musimy się zadowolić tym, co jest. Myślę, że zapłacimy teraz te rachunki, żebyśmy wiedzieli, jak się rządzić po prostu. Jak się rządzić z pieniędzmi. Najpierw najważniejsze, czyli właśnie opłaty, a później ewentualne przyjemności. Dlaczego poszłaś tam z książką? Będziesz to czytała przy tej skrzynce? Psz, ty, ale jesteś. Usiądź sobie. Usiądź. Widzieliście, co ona zrobiła? Tak, to są cały czas te pozy. Nie usunęłam ich jeszcze, bo to jest następny odcinek nagrywany po odcinku. Więc nic z tymi pozami nie robiłam. Ale ona jak siada, to najpierw wszystkie te pozy po kolei, a dopiero potem to, co trzeba. Czy ty będziesz jadła znowu? Nie, dopiero co jadłeś. Idź, weź prysznic, książkę na półkę. To do lodówki, weź kobietą. Dobrze, mamy 1530, jak tobie tam idzie. Skoro tutaj już jesteś, to możesz połowić ryby. Idź na ryby. Tak, aha, aha. Bronisławowi jeszcze zatrybił tutaj poziom botanika. Gdzie to jest? Tu. Tak, znawca ogrodów ewoluował i osiągnął czwarty poziom umiejętności ogrodnictwa, więc wszystko się zgadza. Gdzieś tutaj było, że tak, tutaj złowił. Aha, zrzuty ekranu. O, ogrodnictwo jest czwarty poziom, więc wszystko się zgadza. Ok, to idź na ryby. Augusta tutaj bierze prysznic. Z ogrodem jest ok, możesz ewentualnie podlać. Śpiewa. Nie wiem, czy będzie z ciebie śpiewaczka. Ale no śpiewa, jeśli to ci sprawia przyjemność. Śpiewać każdy może. Chociaż ja wolę tego nie robić, bo jestem w tym bardzo kiepska, niestety. Okej, to tutaj sobie już skończyłaś. Co ty możesz, dziewczyno? Kto to jest? Tamara Dumicz. To jest siostra na pewno tego Kordiana, czy jak mu tam było. On przyłazi i teraz ona przyłazi. Kto to jest w ogóle? Sąsiad nasz. Powitaj sąsiada, ale tylko powitaj, a później oczywiście nakarm i uciszaj. Okej. Okay. Idź tam do dziecka. Nakarm. A tobie jak idzie?
20 lwich pasz. Od stówka, proszę bardzo. Cedula. Tablica powiadomień jest pełna. To ją teraz już możemy usunąć. Kapsułę. A, mamy poziom 6 wędkarstwa. No proszę. Tu też posprzedawać. Jej, jakie to jest uciążliwe, jak za każdym razem wyskakuje tutaj to okienko, czy na pewno, a może jednak nie, tak chcę to sprzedać. A co ci tu przeszkadza, przepraszam bardzo, i co mi tutaj wyżerasz w ogóle, wyjdź stąd. A, dobra, cofam to, co powiedziałam, cofam. Możesz sprzątać, podrzucaj i kołysz. Jesteś rodzinna, więc... Dwa simoleony. Zobaczymy, może jak dorośnie, to będzie nas stać na jakąś zabawkę dla niego. Typu, nie wiem... Kolejka, czy coś. Czy coś. No tobie słabo coś idzie, już nic nie złowiłeś. Przyjdź do domu, coś zjedz. Otwórz, co mamy. To możesz zjeść. Augusta. Ciebie, ale tutaj widzę... Ciągnie do tego wyra, ciągnie. Możesz zbierać lwie paszcze, one mają całkiem niezłą cenę, więc... Jak i tak nie masz co robić, to pozbieraj. Bronisław idzie tutaj. Ta nam tutaj sprząta. Ale mogłabyś już stąd wyjść, bo dotykasz moją maszynę do pisania. Jakim prawem w ogóle tam śmiesz to dotknąć swoim palcem? Dobrze, Józefa śpi, Augustyna. A Augustyna znowu do łóżka tutaj widzę. To tu idzie, kaliente. Znowu zepsute, napraw. A dlaczego ty nie usiądziesz? Usiądź. Ciekawe, czy też będziesz robił te dziwne pozy. Pokaż. Nie, tutaj nie. Więc na takim krześle jest w porządku, tylko widocznie na kanapie. Augustyna, później jak już napierzesz, naprawisz, to możesz podlać. I mamy winogrono. Ale nie, niech trochę poleży jeszcze, niech będzie trochę więcej tego wszystkiego. Zrobisz to, to możesz iść spać. Nie, na razie postaraj się o dziecko. Nie, bo tego nie ogarniemy finansowo. Chociaż byłoby realistycznie, gdybyśmy znów mieli to zrobić. No kiedyś były takie czasy. Było po 10 dzieci i ludzie żyli. Co rok to prorok. Ty masz mało towarzystwa. Ty byś pogadał z koferem. Dawno go nie widziałeś. Ale nigdzie go tutaj nie ma. Możesz sobie pogadać tutaj z nim. Przyjazne powitanie. Dag, dag. Poszedł sobie. Jak mogłeś sobie pójść? Ja cię potrzebuję. On musi z kimś pogadać. To może dziecko nasze. Gawosz. Podrzucaj, rozmawiaj, przytul. A, ona przecież jeszcze jest. Zapomniałam o nich. Przyjazne powitanie. Tej rośnie w ogóle towarzystwo rośnie. A to spoczko. A kontakt z dzieckiem wskazany oczywiście, więc...
Jak najbardziej jestem na tak. A ta jeszcze idzie, no to idź. No to jeszcze coś zrób. Rób głupie miny. Rozmawiaj i idź spać. Ojejku. Józefa się obudziła. Nakarm ją. Oczywiście obudziła Bronisławę i ty śpi. No. Boże, jaka fleja. Tak, ty nakarm i przytul i możesz iść spać. Czego ty nie idziesz spać? Śpi, jeśli cię proszę. Śpi, dopiero trzecia. Już lepiej od razu. Mama wzięła na ręce i o. I zaraz lepiej. No, z naszej Augusty to kawał baby. No. No i znowu, Boże. Jezus, ja chyba nie mogę mieć dzieci w przyszłości, bo... Zmień pieluszkę i coś zjedz. I ty, Broniu, też proszę. Tutaj mamy pełny talerz. Dobrze, nie chcesz, to skorzystaj. Weź prysznic. Ta, ale źle. Taka świnia. I możesz z nią poplotkować. Ożywiona rozmowa. Przechwalaj się największą zdobyczą. O. Dobrze, tutaj widzę winogrona. Obrodziły. Tutaj jest chyba pietruszka i szpinak. Szpinak to pietruszka. Bazylia. No oczywiście znowu nie trafiłam. Nigdy nie poznam. O, ten też śpiewak. Okej, okay, idź pogadaj z żoną, bo tutaj wam towarzystwo spadło. O, tobie nie. Tobie, Broniu. Troszeczkę. I zjedz coś. Augusta, co byś mogła dzisiaj porobić? Zrobiłabym to, postaraj się o dziecko, ale boję się, że faktycznie to dziecko wyjdzie. Wyjdzie i co wtedy? Będziemy mieć od razu dwoje. Już ja sobie śpi. Czy nie można wytrzeć podłogi? Nie. Dobra, tu sobie rozmawiają. Już dopiero 6 rano. Oj, nie wytrzymają do końca dnia. Nie wytrzymają niestety. Będą musieli położyć się wcześniej spać. To ty jak zjesz, to pójdziesz tutaj na ryby, bo tutaj są łososie. Idź na ryby, a Augustyna, nie książki, Augustyna siku i podlejesz ogród i zbierzesz plon. Otwórz to, czy nic nie trzeba? Chyba nie. Dobra, to zrób to, proszę cię bardzo. Bronisław już tu. Ajajajaj, nie to, Boże, Boże. Nie to, proszę. Broniu. Tu jeść i dopiero na ryby. Idź na ryby. A co ci jest tutaj? Bardzo nieswoja, brudno. No. Po
podejdź tu. Co tam ci się zrobiło? Wyczyść i umyj i podlej. Tak, tak, ty lubisz sprzątać, więc o, widzicie, to mówię o tym pasku, zabawa rośnie, więc jest w porządku. Bronisław łowi rybki. Aha. Czyli gram w tę grę tutaj od 5 godzin. Ciekawe, kiedy to minęło. Złów coś bardzo ciekawe. No takie malutkie, no to nie. Ohoho, takie coś to się wypuszcza. Józefa ma wkrótce urodziny. Już? Boże, to dziecko ma dopiero jeden dzień. A już tu wyskoczyło, że ma wkrótce urodziny. Więc to będzie można zrobić barabara, jako postara się o dziecko. A Augustyna gdzie jest? Aha, myjesz. Dobrze, dobrze. Już nic nie mówię. Zrobisz to tutaj z ogrodem, zbierzesz plon i nakarmisz nam tutaj Józię. Nakarm. Broń, jak ci idzie tutaj? No słabo dzisiaj, słabo. Musisz bardziej się postarać. O, może teraz może coś? Pewnie szlam albo kłoda. Tak myślałam. Wędkuj na przynętę, może... Może na płotkę coś złowisz. Spróbuj. Okej. Dobrze. Co 84? No, powiedzmy. Powiedzmy, że nie jest źle. Zawsze to lepsze niż właśnie płocie. To są warte 7 simoleonów. Sprzedaj oczywiście suma. No, mamy 2000. Więc jest w miarę przyzwoicie. Może łosoś? Ej. No nie no, szlam. Szpinak. Dwie paszcze. Róże. O, jakieś od naprawy. Pieczarki. O, winogrona jest 10, to zaraz duża cena. Dlatego zasadziłam drugi krzak winogrona. Kurczę, mogłam zostawić jeszcze jedno. No nic, to następnym razem. I cebulka. Nie ma już więcej przynęty, nie ma już więcej płotki. No trudno. Złowiłeś 2 sumy. O, zobaczcie, ile mamy pieniędzy. Jeszcze troszkę i będziemy mieć piec. I będzie piec. Dobrze, jest niemowa. O, zmień pieluszkę. Zmień pieluszkę i możesz wykopać tutaj skałkę i zebrać lwie paszcze. Tak, wiem, miałam tego nie robić, ale tak bardzo potrzebuję pieniędzy. O Jezus, że muszę. Ja muszę to zrobić, dobra. I nikt nie widział, że ja to dałam. Co to masz? Świetna zdobycz. Ryba, którą udało ci się złowić, to nie byle płotka. No właśnie, często te płotki łowisz. Często, za często. Dobra, jeszcze chwilka. No znowu szlam. Dobra, jak widzę, jak ten szlam łowisz, to lepiej już nie łów nic. Chodź tutaj, wyrzuć zepsute. Otwórz. Nic nie mamy do jedzenia. To pójdziemy na grilla. Pójdziemy na grilla i grilluj ziemniaki. No wiadomo, że ziemniaki, nic innego grillować nie będziemy.
Dobrze, ty tutaj zebrałaś, o co cię prosiłam. Mamy kwarc jakiś tam, mamy lwie paszcze i mamy róże. Okej. Juhu, jeszcze tylko 200. 200 simoleonów i mamy nowy pięst. Nawet niecałe 200. Dobrze, ty idziesz wyrzucić. Dokończ pisać książkę może. No dalej, Boże. Napisz, wróć do pisania. O, myślałam, że Akademia Pana Klesia to Koziołek Matołek. Dobrze, Bronisław, grillujesz te pyry. Jezus, myślałam, że tam szczur jakiś biegnie, a to liść. Wiecie, jaki chciałabym najbardziej dodatek? Oprócz 4,5 roku, bo to lubię najbardziej. Od dwójki, gdzie te 4,5 roku się pojawiły, to najbardziej chciałabym coś w stylu osiedlowego życia. Schowaj do wyposażenia. Coś w stylu osiedlowego życia, jak było w dwójce, gdzie były na przykład dwie rodziny, trzy rodziny w jednym budynku i one były, miały całkowicie różne mieszkania i to było naprawdę super. Już w trójce tego nie było. Fakt faktem byli współlokatorzy, no ale to już nie to samo, to już nie ta fajna opcja, gdzie był na przykład jeden dom przedzielony na pół i można było wtedy dwiema rodzinami, na przykład jedne z sąsiadów, a drugą po prostu sobie gramy samemu. I to było naprawdę fajne. Właśnie coś w stylu osiedlowego życia bym chciała. No i te 4 pory roku. Większość czeka na coś, zwierzaki, coś takiego, a ja nie. Ja jakoś tak nie wiem. Niekoniecznie. Tak, teraz będzie w listopadzie, to spotkajmy się. Z czego ty się tak cieszysz? Spotkajmy się, tak? Tak to się nazywa? Tak, jest już w przedsprzedaży, więc. Pewnie kupię. Pewnie, na pewno kupię. Trochę drogo, no ale cóż. Dobrze. Zjedz to sobie, znowu towarzystwo, zajmij się dzieckiem. Rozmawiać, aż śpi, ale to co? Trochę tutaj z nią sobie spędzić czasu. Nie, przewinnie. Dobra, starczy. Okej, dobra. Augustyna ma trzeci poziom pisania. Zaraz skończy książkę. Jak skończysz książkę, to do ogrodu odchwaszcz i ewoluuj to, co nam tutaj miga. O, a trochę miga nawet. To też chyba nie. Cebulo? Nie. Dobra, to tylko to tutaj, co wzięłam, co widziałam. Tak, okej. No, to myślę, że. O. Dobrze. Skończyła pisać książkę. Na razie nie możemy. O, tylko własnym sumptem. To nie, poczekam, aż będzie mogła wydać przez wydawnictwo. Ty tutaj nam się zajmij małą. Może z nią jeszcze pogaworzyć, się porozmawiaj i przytul. Okej. I ty tutaj, jak skończysz, to weź prysznic. Chociaż nie, jak już masz weź prysznic, to skorzystać nie trzeba. Dobrze. Bronek, idź jeszcze na trochę. Tfu mi się język dzisiaj plącze po prostu. Czy ja coś piłam dzisiaj, a o tym nie wiem. Dobrze. I tu jeszcze podlej. To najpierw podlej, jak jesteś. I weź prysznic szybki. Okej, słuchajcie. Myślę, że zobaczymy, co wyjdzie nam tutaj z tym dzieckiem.
No wiadomo, oni też mają swoje potrzeby pewne. A że to zawsze jest ryzyko, to niestety, no, będziemy mieć najwyżej rodzinę wielodzietną. No i znowu ten przylas? Czego on tutaj? Wyproś go, będziesz niemiła, ale go wyproś, bo on mnie wkurza. Chyba bardziej niż Eliza Pancakes. Nieprzyjazne, romantyczne. Pocałuj, ta larcia. Naprawdę mi się język plącze. Obejmij, no, nie usiądź. Pocałuj. Co on tu zrobił? Co on robi w ogóle? Wyproś go też, Boże. Wyproś. Nie, te pozy są okropne, ja muszę je naprawdę usunąć. Kuś. Tak, przy jedzeniu jesz pięknie po prostu. Pocałunek z pasją. Akurat te pozy będzie mi dosyć łatwo usunąć, bo są w osobnym w ogóle folderze. I możesz postarać się o dziecko, zobaczymy, czy to wyjdzie, czy to nie wyjdzie. Oby nie wyszło, nie teraz, błagam. Błagam, po prostu błagam. Dobrze, nie rozmawiajcie. Kadu, kadu wasze. No, Jezu, te simy to po prostu mnie rozwalają. Prosiłam was o coś, a wy po prostu olewacie mnie totalnie, macie mnie gdzieś. Bronek, Bronek, mam nadzieję, że ty nie ustrzelisz tym razem nic. Zrób to dla mnie i nic nie rób. No ale niestety, no, jak już mówiłam, co rok to prorok. I jeszcze nam się dziecko tutaj obudziło. I koniec romantycznych uniesień. Augustyna, nakarm. Na pewno jest głodna. I przytul. Dobrze. I nie wiemy, czy Augustyna jest w ciąży, czy nie. Oczywiście dowiemy się w następnym odcinku. Dziś już nie. Będę kończyć. Proszę. Siku. Prysznic. Cały czas z płaczem. Przecież nakarmiłaś go, tak? Ją. Nie widziałam. Chyba tak, ale na wszelki wypadek. Dobra. Jest jeszcze wcześnie, ale niech się kładą. Dziecko daje im tutaj trochę popalić. Dzięki za dzisiejszy odcinek. Jak widać, mamy dziecko. No tak, dobra. Mamy dziecko. Ciekawe, czy będziemy mieć drugie. Tak, będziemy mieć na samym odcinku nowy piec, mam taką nadzieję. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Czego w kolejnym odcinku? Cudownej dekady. Cały czas zapominam, jaki to ma tytuł. No tak głupi tytuł dam, którego nie mogę zapamiętać. Zapraszam na kolejny odcinek Cudownej dekady. Pa, pa!